Witam serdecznie, drogi widzu, na kanale Szoteł, kto nie subuje ten pała. Przypominam i zapraszam na twitch.tv głośnik Diabeł 6, odbywają się praktycznie codzienne transmisje na żywo w godzinach wieczornych. Dzisiaj to znowu nie będziemy sobie oglądać w kontrze do ostatniego, raczej nowego TV gry. Zobaczymy, jak sobie TZO radzą. Zagraliśmy w najlepsze gry survivalowe 2024 roku. Cześć, nazywam się Szymon i jestem jednym z synów lasu. Nazywam się Mateusz i grałem w Enshrouded. Ja jestem Kasper i grałem w Palworld. Nazywam się Adam. Moją grą był Rust, czyli rdza po angielsku. Znaczy, jak opisać Sons of the Forest? Lądujesz na dzikiej wyspie, przez kilka godzin wyrąbujesz drewno, po czym spotykasz tubylca. I wtedy... Timson, dziękuję serdecznie za czwarty miesiąc. Gdy on pokazuje międzynarodowy gest przyjaźni. Po czym kopię cię w mordę. Palworld to gra, w której nie budujemy bazy, tylko budujemy fabrykę. Młody, ty i kurczak, nosicie drewno z góry, z dołu, gdziekolwiek coś leży, ma być tutaj w tym pudełku. I zatrzymujemy się, róg! To nie są wakacje. Na waszej ciężkiej pracy wszyscy skorzystamy. Wszyscy. Enshrouded jest grą bardzo lekką. Idziesz do lochu, zabijasz potężnego potwora i wypada ci zarąbisty, legendarny miecz. Po czym idziesz do swojego domu i tam kraftujesz miecz taki... Nie jest grą bardzo lekką. Jest grą, która rozpędza się 20 tysięcy lat, nie spawniły się moby, przynajmniej na premierze. Mogłeś resetować wszystkie moby, ale poprzez wyjście z gry, więc mogłeś farmić tych bossów w sekundę w kółko. To było głupie. Ta gra dopiero po jakichś parunastu godzinach zaczynała mieć jakikolwiek sens. Pośredni, który zadaje większe obrażenia. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jestem kompletnie nagi. Biegam z kamieniem w ręce. Jestem w jakimś betonowym bunkrze. W pewnym momencie zza winkla wychodzi człowiek ubrany od stóp do głów w kombinezon. Jest chwila konsternacji. Finał historii jest taki, że po prostu mnie zabija. Czym tak naprawdę jest survival w 2024 roku i dlaczego ten sukces jest tak mocno powiązany z early accessem? Zastanawialiście się kiedyś, ile gier survivalowych trafiło do top 100 Steama? A, poczekajcie, jeszcze muszę wykraść telefon i powiem... To jest troszeczkę popierdolone, że mamy czasy, w których jak wychodzi jakaś gra, która jest jakkolwiek, nawet minimalnie popularna, to gra w nią już tyle osób, że ona trafia przynajmniej na chwilę na top 10 Steama. Popierdolone to jest. Nawet bardzo średnie gry pokroju Palworlda trafiają na top 10. Bo tam gra po 500, 600, 700, 800 tysięcy osób. To są chore liczby. Wiem wam, co zapisał. Ale i tak przyjdzie ktoś i powie, że gaming umiera. Czy gaming może na YouTubie, ale sam gaming bardzo mocno rozkwita. W tym momencie w top 100 Steama znajdują się gry Palworld, Rust Unturned, Myth of Empires, Seven Days to Die, Ark Survival Evolved, Terraria, Valheim, Ark na 47. miejscu dopiero, bardzo nisko. Shrouded, Sons of the Forest, jestem, Ark, jak Survival Ascended. Tylko te gry odpowiadają za 12%. Właśnie, ale Ark Survival Ascended, czyli to są jakieś podziały na dodatki i tak dalej, więc jakby zliczyć to wszystko na samego pojedynczego Arka, to pewnie będzie dużo więcej. W top 100 Steama, prosta matematyka, ale oczywiście te gry mocno się od siebie różnią, ale co jedno je... A potem spada, bo trzeba kasę wydać? Nie, Maciej, to nie chodzi o to, że trzeba kasę wydać. No jak, wiesz, każda gra ma ileś tam piku, a szczególnie te ostatnie gry, które wyszły, które nie miały totalnie PvP, czyli mamy Enshrouded, mamy Palworlda i mamy Sons of the Forest, to tam nie masz totalnie PvE, to jest gra, którą przechodzisz i tyle. I możesz sobie do niej wrócić za rok albo dwa, albo przy jakimś większym update'cie. To nie jest gra na setki tysiące godzin, nie? Łączy to użycie jednego tagu przez wydawcę czy twórcę. Jest to tag Open World Survival Craft. Jeszcze chwilę temu w tym towarzystwie mogłabyś... Znaleźcie gra Nightingale, która wyszła... Nightingale też było całkiem ciekawe. Nie pograliśmy w to dużo rzeczywiście, ale było naprawdę ciekawym zamysłem. 20 lutego w postaci wczesnego dostępu. W momencie early accessowej premiery Nightingale grało w nią nawet 47,5 tysiąca osób jednocześnie. Trafiłaby gdzieś na 30... Całkiem sporo jak na grę, która obeszła się bez większego echa. Mało kto w nią w ogóle grał, w Nightingale'a, a jest naprawdę porządną produkcją. Te piąte miejsce, ale ma optymalizację do dupy. I wiecie co, dałem się skusić wizji grania w grę od samego początku. Chciałem śledzić to, jak wygląda w wersji 0.1. Nightingale to po polsku słowik, legendarny ptaszek doceniany za piękny śpiew. Ostatecznie wygląda może trochę rozczarowująco. Jakże to trafne podsumowanie bieżącego stanu gry Nightingale, powstającego w Kanadzie za sprawą studia Inflection Games. Hasło przewodnie studia brzmi: mocno wierzymy w rzemiosło tworzenia gier z fantastycznymi przestrzeniami i znaczącymi miejscami. Rzemiosło oczywiście pasuje do tematyki gry Nightingale, bo pomimo tego, że jesteśmy wiktoriańskim podróżnikiem po dziwnych wymiarach, tak szybko musimy zbierać kamienie, krzaki i drewno. Tylko czy my dzisiaj przez crafting rozumiemy cały gatunek?
Ten grafting jest tam bardzo mocno niedopracowany w tym Nightingale, ze względu na to, że też te esencje zbieramy i cały czas większe tiery tych esencji. Działa to bardzo dziwnie. Czasami trochę nie wiemy, kiedy zbieramy ten tier, który potrzebujemy. Czasami nie wiemy w ogóle, jak go zebrać. I jest tam jeszcze sporo rzeczy do dopracowania, ale myślę, że jak ogarną tą gierkę tak jak trzeba, to będzie naprawdę bardzo przyjemna. I może i dobrze, że nie ogrywaliśmy go teraz tak mocniej, tylko zajmiemy się nim, jak wyjdą jakieś większe update'y, bo wydaje mi się, że ma naprawdę sporo do zaoferowania jeszcze. Gatunek survivalowy. Czym tak naprawdę jest dzisiaj survival? W zasadzie każdy survival wymaga od ciebie tych samych fundamentalnych rzeczy, a wszystko co tam dalej jest, to jest jakaś tam forma rozbudowania tego. Podstawowe potrzeby twojej postaci, to, że stajesz się coraz bardziej głodny, to, że musisz budować rzeczy, żeby zaspokoić te potrzeby bardziej efektywnie, czyli... Jaką masz opinię o Solmas, bo kojarzę tylko jednego streama z tego, ze względu na to, że tam było bardzo dużo tych survivali, które wychodziły dzień po dniu tak naprawdę. Za dużo tam nie lizaliśmy tego Solmaska, szczególnie, że graliśmy na tej darmowej wersji. Ja nie miałem tej wersji streamerskiej, bo no nie dopytałem tam o klucz. I kurde, na początku ten Solmas był bardzo, bardzo przyjemny, bo to jest też na zasadzie jak Conan Exiles, tylko z takim trochę innym podejściem. Też masz tą swoją wioskę, ten PC. Czujesz, że mają taki jakby... mają sens, mają jakieś prawo bytu w tej swojej wiosce, bo każdy może sobie dopisać jakieś inne zadanie, cały czas będzie coś robił innego. Mieliśmy Conana, który chyba jako pierwszy przedstawił takich no, niewolników najzwyczajniej w świecie, to tam mogłeś go przypisać tylko do danej opcji i postawić go jak Tureta i tyle. Nic ciekawego, a rzeczywiście w tym Solmasku te NPC bardziej żyły. No ja jeszcze bardzo mocno czekam na PAX DEI, bo PAX DEI będzie bardzo mocno rozbudowanym survivalem, nastawionym bardzo mocno też na budowanie społeczności. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie. To jest takie mocniejsze podejście do Life is Feudal. Też był taki hardcore survival kiedyś z nastawieniem na budowanie społeczności graczy. Zobaczymy. PAX DEI też bardzo mocno czekam. Czyli trochę takie Simsy, tylko pierwotne. Lądujesz bez niczego w dużym... Wilczur, dziękuję za 32 miesiąc. Sons of the Forest. Ja trochę nie rozumiem hype'u na Foresta. Jedynka jest według mnie kanciastym gównem, jest bardzo słabym survivalem. Sons of the Forest to jest cały czas The Forest. Jakby nie rozumiem hype'u na Foresta, totalnie. To jest średni survival z jeszcze gorszą fabułą, więc... W otwartym świecie jest wyzwanie podstawowe, które polega na zaspokojeniu jakichś takich podstawowych potrzeb i wyzwanie drugiego poziomu, które polega na zbudowaniu swojego miejsca w tym świecie survivalowym, żeby odeprzeć zagrożenia zewnętrzne. Dla mnie przede wszystkim survival jest o presji, jest o niebezpieczeństwie. Jest to pójście w taki quasi-realizm, czyli nasz bohater musi... Wydaje mi się, że jakby się mocno skupić na Enshrouded, to wyszłoby dużo lepiej aniżeli Sons of the Forest. No mówię, ja do Enshrouded mam do zarzucenia to, że bardzo, ale to bardzo długo się rozkręca. Musi odżywiać i mieć ciepłe odzienie, kiedy jest zimno, musi odpoczywać, musi pić wodę. Ta woda też ma różne takie stany czystości i tak dalej. Crafting, konstrukcja i eksploracja. Nie jesteśmy tam ludźmi, którzy przechodzą przez kolejne etapy technologiczne i na końcu konstruujemy statki kosmiczne i nie wiem, miecze z diamentów. Bardziej skupiamy się na takim bushcraft budowaniu. Ale ten gatunek rozrósł się już na tyle, że mamy tutaj znacznie więcej eksploracji. To jest coś, co też kojarzy się z survivalem, pomimo... W Polsce Foresta wybustował i Isamu, dużo wyświetlenie robił? No tak, no właśnie wydaje mi się, że to się taka kultową serią stało właśnie przez Isamu i paru tam twórców jeszcze innych, jakichś tych... Nie Dizowski, tylko... Boże, ten... Co z Multim nagrywał? Rezi już. Może akurat Palworld ma też ten element eksploracji. Twoim celem jest po prostu złapanie wszystkich stworków. Przez to, że każdy z nich... No to był bardzo mocno casualowy survival, więc może dlatego przyciągnął dużo osób, nie? Służy nie tylko... To były czasy raczej hardkorowych survivali, gdy Sons of the Forest było popularne. Bo właśnie wtedy to były czasy Rasta, to były czasy Ark Survival Evolved'a, jeszcze na hardcore PvP takim, więc to może dlatego. Walki, może też wykonywać jakiś rodzaj pracy, mimo wszystko patrzysz trochę na to chyba przez pryzmat tego, że chcesz złapać jakiegoś bardziej egzotycznego zwierzaka, bo on ma moc elektryczną i to ci pozwoli tam napędzić generator na przykład. Survivale zawsze mi się kojarzą z takimi grami, które trochę przełamują bezpieczne ramy mainstreamowych gier.
zmiana. Twoja postać jest głodna, możesz zjeść kolegę. Gra nie powie ci, że zrobiłeś coś złego, po prostu... No okej, fakt, to te kanibale i tak dalej, no ma to swój klimat. I usmaż to mięso, zanim to zjesz, bo na surowo możesz się zatruć. Wróćmy do Nightingale. Zgodnie z nazwą, studia gra pręży muskuły, pokazując się niczym jako survival inny niż wszystkie. Rzuca nas do fantastycznego świata wiktoriańskiej Europy, w której to wersji możliwe są podróże do wymiarów fej. Gra obiecuje widoki kompletnie... Kurde, w tym Nightingale'u tak bardzo mocno to UI jest do poprawy. Jest tak, kurwa, brzydkie i tak nieintuicyjne. Jest giga słabo zrobione to UI całe. Patrzcie, to wygląda jak jakaś beta wersja w ogóle UI, lewy dolny róg. To wygląda jak taki kwadrat, znaczy prostokąt rozciągnięty po prostu, pierwszy lepszy, walnięty. Te kolory mają saturację podbitą na milion. No nie wygląda to dobrze. Sama gra wygląda dobrze, ale UI wygląda tragicznie, jest za duże, nie da się tego skalować. Kurwa, no jest dużo rzeczy do zarzucenia. Gdy otwierasz ekwipunek, on jest totalnie nieczytelny, nie masz pojęcia, jakie rzeczy podnosisz. Dlatego się cieszę, że nie zagraliśmy jakoś dłużej w Nightingale'a, bo wydaje mi się, że to po prostu z czasem poprawią. Nie inne od konkurencji i inne wyzwania. Nightingale to w dużej mierze gra RPG pod przykrywką mechanik survivalowych. Jesteśmy kierowani przez Paka, jednego z przedstawicieli wróżkowej rasy, który szekspirowskim językiem zleca nam realnie kolejne cele do wykonania, tak abyśmy dobrnęli do tytułowego Nightingale. Your deed befits the title. Swoistej stolicy ludzkości w innym wymiarze. Survival sprowadza się do tego, że zbieramy kolejne karty wymiarów i ewentualnie materiały potrzebne do ich stworzenia. Karty zaś służą do otwierania kolejnych portali i kolejnych światów, na których wygląd i wyzwania. Wiecie, trochę jest mi przykro, że te wszystkie survivale, które ostatnimi czasy wychodziły oprócz Palworlda, mają cel. Właśnie to jest fajne, znaczy cel, Boże, mają swój koniec jakby. Mamy koniec fabuły, no i tak naprawdę skończyłeś grę. To jest fajne w tych wszystkich survivalach, które wychodziły kiedyś, pokroju właśnie Rasta i Arka, że one nie mają końca. Grasz, dopóki gra ci się podoba. Więc dopóki są tam gracze, gra będzie żyła. A tutaj tak naprawdę skończysz fabułkę i tracisz cel. No w Arku możesz pokonać ostatniego bossa, co prawda, no ale to też setki godzin musisz poświęcić na to, żeby być w stanie te bossy zajebać. I to też musisz umieć pokonać dane bossy. Ale to nie zmienia faktu, że tam się gra na tym nie kończy, bo cały czas masz rajdowanie baz, cały czas masz potyczki z innymi graczami, latanie, zbieranie, robienie miast, kurwa, zbieranie nowych tam tych mobków, bridowanie ich. To samo było w Palworldzie. Dlatego nie rozumiem totalnie rozwiązania PvE w Palworldzie. Bo wyobraźcie sobie, że jesteście w wiosce z jakimś innym gościem, macie walki Pokemonów, przecież to by było genialne. To by totalnie zmiotło z planszy wtedy inne survivale w tym roku. Wyzwania ma wpływ sam gracz. Gra miała się wyróżniać właśnie tym, proceduralną generacją biomów na bazie wybranych przez gracza modyfikatorów. W ten sposób stopniowo pniemy się na międzywymiarowej drabinie, robiąc wypady do coraz bardziej niebezpiecznych. To też jest bardzo dziwnie rozwiązane w tym Nightingale'u, że masz jakby zbieranie twoich rzeczy zależne jest od gear score'u, który masz na sobie, więc jeżeli chcesz zbierać kamień, to nie jest na tej zasadzie, że musisz mieć lepszy kill-off, tylko musisz mieć kurwa założony cały ekwipunek lepszy, żeby móc go w ogóle wykopać. Kurwa głupie. Krain, ale też z lepszymi nagrodami, co pozwala Bo normalnym jest raczej to w survivalu, że masz jakikolwiek tam udźwig, no i też normalne jest to, że raczej pójdziesz z gołą dupą, żeby móc więcej udźwignąć, ewentualnie weźmiesz większy plecak, żeby cię nie obciążało tak bardzo. ...tworzyć coraz lepszy ekwipunek, którego względna siła liczona jest poprzez wskaźnik gear score. Zakładasz mocniejsze zbroje, no i nagle wychodzisz, że jesteś w jakiejś popierdolonej zbroi na wyższy poziom i idziesz kopać drewno, bo inaczej nie możesz, nie? Szkoda tylko, że przekomplikowany system craftingu wymaga tutaj z czasem postawienia całej fabryki stołów craftingowych, fakty, z których każdy... Tych craftingów jest tam paręnaście. ...robi co innego. Oczywiście mamy też liczniki czasu produkcji, co wymaga nieraz tej chwili cierpliwości. I irytujące jest to, że jeżeli rzeczywiście przechodzisz do tego swojego Nightingale, to znaczy do tego, kurwa, nie Nightingale, do jakiegoś innego tego wymiaru, to nie masz tak naprawdę żadnej bazy. Jeżeli chcesz tam się przespać, czy zjeść coś, czy cokolwiek, bo twoja postać też czuje zmęczenie, musisz robić, kurwa, kolejną bazę i kolejną bazę i kolejną bazę. Co prawda możesz się cofnąć do wcześniejszego wymiaru, żeby wrócić do swojej bazy, ale trwa to w chuj czasu, bo musisz przebiec dwie mapy. No, muszą jakoś to rozgryźć, Imo, bo to jest głupi system. By cokolwiek otrzymać. Ale w tym momencie muszę podkreślić jedno. Tak naprawdę samo przetrwanie jest banalnie proste. Właściwie nigdy nie grozi nam śmierć z głodu czy w wyniku jakichś atmosferycznych okoliczności. Przynajmniej... nie ma żadnych potworów tak naprawdę różniących się. Są tylko te dziwne potworki, takie te wampiry. Takie. I nie w bezpiecznych pierwszych wymiarach, które są bazą wypadową do dalszych.
Cel jest inny, nabijać gearscore, by radzić sobie z coraz lepszymi wymiarami. Nawet na najwyższym stopniu trudności oznaczającym start z minimalnym ekwipunkiem gra nie jest jakoś szczególnie trudna, bo trudność przerzuca na walki z przeciwnikami, o których nieco później. Co jednak najbardziej hardkorowe zdało mi się w Nightingale, to właśnie żmudność craftingu. Czy to oznacza właśnie hardkorowość survivali? Co tak naprawdę dzisiaj jest hardkorowym survivalem? Rust jest jedną z najbardziej hardkorowych gier, w jakie grałem. Budzisz się po prostu na plaży, kompletnie nagi. Wokół ciebie są inni nadzy ludzie. I dlatego Ark był popularny, bo wchodzisz do gry, to nawet nie jest jak w Raście, bo w Raście no to wpierdoli ci jakiś niedźwiedź najwyżej. Jakieś wilki cię napadną i to tyle. No gracz cię może najebać, ale gracz może cię najebać wszędzie. A w Arku wchodzisz, jesteś na najbezpieczniejszej plaży, jaką możesz sobie kurwa znaleźć. Rzuca się na ciebie horda najbardziej podstawowych mobów i ty umierasz. Po prostu. Jesteś ruchany do spodu i to jest super. Po 3 sekundach dostajesz kamieniem w łeb, leżysz na ziemi, widzisz gołego chłopa, który naparza cię kamieniem w łeb, próbując wydostać z ciebie kości, z których prawdopodobnie zrobisz tylet. Ile survivalu jest w Enshrouded? Bardzo mało. Bardzo mało jest survivalu. No dla mnie właśnie Don't Starve to był taki jeden z, nie wiem, protoplastów tego gatunku i moje doświadczenie z tą grą było pozytywne, ale też takie, że później długo nie chciałem do niego wracać, ponieważ było bardzo emocjonujące i takie duszne, takie przytłaczające. Każda sekunda, którą zmarnujesz w tej grze, zostajesz w tyle po prostu. Wyobrażałem sobie, że współcześnie wszystkie gry wyglądają właśnie w taki sposób. Owszem, jedzenie jest, owszem, jest wypoczynek, jest komfort, jest poczucie schronienia w domu, ale dbanie o potrzeby nie jest konieczne, jest formą buffowania naszej postaci. Tak. Palworld, o ile tam można modyfikować różne... No, ale z drugiej strony miałeś też taką samą sytuację w Valheimie i to zdawało jakby... dawało radę ze względu na to, że no, przy niektórych bossach i potworach nie dawałeś rady najzwyczajniej w świecie, gdy nie byłeś najedzony, więc to też ma jakiś tam swój sens. No, ale to nie jest hardcore survival w żadnym wypadku. To jest taki light survival. Atrybuty świata, w którym będziesz grał i można sobie na przykład zrobić, że ten głód bardzo szybko powstaje, to ten normalny, domyślny poziom trudności jest taki, że raczej problemu z tym nie ma. Nie ma znaczenia żadna temperatura czy warunki pogodowe, no chyba, że wpadniemy do lawy, no to wtedy jest gorąco. Rzeczywiście te survivale w tym roku takie bardzo mocno casualowe było, a myślałem, że przynajmniej z ostatnimi latami raczej gry nas uczyły, że z powrotem wracamy do tych takich hardkorowych czasów, nie? Że ty musisz się postarać o to, żeby przejść tą grę i to była ta nagroda twoja, nie? Że musiałeś się natrudzić, żeby coś osiągnąć, a że odchodzimy od tego casualizowania tych wszystkich gier. No ale jednak te survivale rzeczywiście, jakby wziąć to z tej strony, to są bardzo casualowe. No ale może to też o to chodziło. Ze względu na to, że to są PvE survivale, to one nie muszą może być hardkorowe, ale mogłyby. No i jeżeli wybierasz jakiś typ hardcore PvE, no to myślę, że powinny być hardkorowe. Co to giniemy? Ilość zasobów jest bardzo duża. Jesteśmy je w stanie produkować w zasadzie z powietrza za pomocą siły roboczej nas i naszych towarzyszy. Można zginąć. Jest tutaj ta mechanika, która mówi, że pozostawiamy pewną część naszych surowców. Bardzo ciężko jest zginąć w Enshrouded, by the way. Surowców w nagrobku, do którego możemy się wrócić. Taki typowy schemat, trochę przypominający Valheim, gdzie możesz po prostu, nie wiem, znaleźć swoje zwłoki. W moim wypadku najczęściej ginąłem. Chciałbym przypomnieć, że kiedyś smog w Minecrafcie to było coś, teraz szukamy cały czas coś cięższego. No dobrze, Viper, ale no smog w Minecrafcie nadal jest kurwa cięższy niż najcięższy boss kurwa w Enshrouded stawiam. Rozumiesz? O to chodzi. To nie jest, że cały czas szukamy czegoś cięższego, tylko po prostu te gry są bardzo casualowe. Smog w Minecrafcie nadal mi by kurwa sprawiał problemy. Dopóki nie podkopałbym się pod nim, chociaż pewnie też by spalił ziemię i bym zdech. Do upadku. Przeciwnicy są. Nie są oni zbyt groźni. Ich ataki są łatwo telegrafowane. One potrafią zadać dużo obrażeń, ale łatwo je też sparować. Wreszcie jest bardzo trudno przeżyć. Po kilkunastu godzinach gry, kilkunastu poradnikach, kilkuset deadach, jesteś w stanie mieć już jakąś przewagę nad graczem, który uruchamia raz. No dobra, ale to też bierzemy... Nie rozumiem troszeczkę, dlaczego jest wrzucony raz do tego zestawienia, bo to są... zagraliśmy najlepsze gry survivalowe 2024 roku. Przecież raz to już ma x lat. Raz jest fuj starym grą, która jest po prostu popularna ostatnimi czasy z powrotem, a ona ma co jakiś czas jakiś swój taki boom, ze względu na to, że są też dropy na Twitchu, że serwery streamerskie powstają, więc ona co chwilę wraca do żywych, tak jak Minecraft. Ale to nie jest gra z 2024 roku, do chuja.
pasta po raz pierwszy. Ale nie jest to bolesny, bardzo bolesny, mega frustrujący proces. Wydaje mi się, że jest to gra, która jak każdy survival może być łatwa i może być bardzo trudna. Możemy ustawić sobie to tak, że przeciwników w ogóle nie ma na mapie, więc tak naprawdę skupiamy się tylko na budowaniu. To jest niby gra, w której się grinduje, ale ten grind jest trochę inny, bo nie polega na tym, że rozwijasz postać, tylko musisz zebrać 1000 belek, żeby zbudować dom. Czy w takim razie możemy pociągnąć to pytanie dalej? Do kogo właściwie uderza dzisiaj gatunek survivali craftingowych w otwartym świecie? Wydaje mi się, że jest takie trochę zjawisko jak z, można powiedzieć, z RPGowością, że klasycznie rozwój postaci, nabijanie poziomów było przypisane do RPGów, a teraz jest, nie wiem, w Far Cry'u, w Forcie Motorsport, taki smaczek, powiedzmy, tego survivalu, to jest atrakcyjne na tyle, że się zaczęło pojawiać w różnych tytułach, które są w podobnym duchu, ale tak naprawdę survivalami nie są i tutaj no, znaczącym zwrotem był ten Valheim. Sama ta łatka survivalu, ona już sama w sobie jest pewnym magnesem. Valheim jest zajebisty. W ogóle istnieje house mod do Valheima, widzowie, i nie wiem, czy to nie będzie najszybciej kurwa gra, którą ruszymy na tym, na house modzie. Ponieważ prócz tego elementu survivalowego, Enshrouded posiada cechy tego gatunku, czyli pewna satysfakcjonująca rutyna. Jak dla mnie survivale mają ze sobą dużo wspólnego z hack'n'slashami. W hack'n'slashach również jest pewna forma grindu, który jest dopełniany regularnymi zastrzykami dopaminy. Mi się w pewnym sensie ta gra kojarzy z serią The Sims. W tym sensie, że te podstawowe potrzeby swojej postaci, które ty musisz spełnić i budowanie właśnie bazy / domu, który będzie ci pozwalał te potrzeby spełniać, to są takie rzeczy, które w pewnym sensie są uniwersalnym językiem zaczerpniętym w ogóle z naszego świata rzeczywistego i zauważyłem, że tutaj bardzo łatwo jest wejść w tą rozgrywkę, gdzie wiesz, że musisz znaleźć jedzenie i musisz znaleźć drewno, żeby coś zbudować. Teraz daje mi coś, co w pewnym sensie w MMORPG-ach zanikło. I to jest ten element totalnie losowych, spontanicznych interakcji między ludźmi. To często są jakieś patologiczne interakcje. Trolling, polowanie. Jest tutaj trudny do ocenienia też jakieś takie psychologiczne potrzeby graczy, że może właśnie no, czy budowanie bazy, czy zbieranie surowców, czy polowanie, czy jakieś zabawa w przetrwanie, interakcja z innymi graczami. Survivale są takim miejscem, gdzie te pierwotne instynkty dają upust. Mam nadzieję, w bezpiecznej przestrzeni. A może to jest właśnie sedno problemu? Ale ważne, że survival w takiej postaci nigdy nie powinien być konsumowany w pojedynkę. Czy co-op i multi jest w stanie zmienić te doświadczenia? Survival pokroju Rasta sprawia, że w zasadzie wszelki fun, wszelkie źródło zabawy płynące z interakcji między ludźmi, to jest must have. Znajdowałem w nim coś takiego, co przypomina mi wczesne... No i też dlatego ta gra jest wiecznie żywa tak naprawdę i będzie żywa, dopóki będą gracze. No to jest to, o czym mówiłem. Dlatego Palworld zdechł, dlatego Enshrouded zdechło, dlatego te wszystkie survivale z tego roku miały swoje 5 minut na 2 tygodnie, nie? I tyle. To sprawia, że właśnie Ark i Rust tyle lat się trzymają na rynku ze względu na to, że to jest ten czynnik ludzki, który sprawia, że ta gra jest po prostu dobra, a nie to, że ma jakieś mechaniki. Jasne MMO. To... Bo to, że będzie teraz jakiś gigantyczny update do Palworlda, nie sprawi, że wróci tyle samo graczy, ile wróciło, ile było na premierę, nie? Była konieczność zajęcia sobie jakoś czasu, dlatego że aktywności nie było wcale tak wiele. Tutaj w zasadzie jesteś wrzucony w ten kompletnie brutalny świat, masz innych ludzi dookoła siebie, więc jedyne co możesz robić, to jakoś wspólnie pajacować. W ogóle jakby się spojrzało na listę Steama, tych najpopularniejszych gier, nie jestem pewien, czy tam jest w ogóle jakakolwiek gra, która jest stricte solowa. Pewnie jakieś pojedyncze przypadki by były, ale jak się nad tym też jest pojebane, że nawet Dragon's Dogma, mimo tych wszystkich kontrowersji, nadal jest na topce Steama, nie? Stanowić, to nawet Baldur's Gate 3 ma tryb kooperacji. To, co zauważyłem przez pryzmat konkretnie tej gry, to jest to, że ona ma na tyle dużo różnych warstw, że tak naprawdę możemy się podzielić obowiązkami. Jedna osoba, która, dajmy na to preferuje eksplorację, jest w stanie oddać się zupełnie tej eksploracji bez nawet zyskiwania jakiegoś zrozumienia, jak działa zarządzanie bazą. Ja na przykład naturalnie przejąłem taką rolę właśnie, że zajmowałem się optymalizacją tej bazy. Ten tryb kooperacji na pewno pomaga, jeżeli chcemy coś budować na przykład większego, bo zbieranie surowców jest niesamowicie żmudne. Też jest grą, która stara się jakby kompensować brak ludzi przez sztuczną inteligencję. Jest ten słynny Kelvin, ale który... kurwa, ten Kelvin jest tak głupi, że ja pierdolę.
rolę. Wykonuje lepiej lub gorzej pewne polecenia. Plus też gra może bardziej stawiać właśnie na walkę. Grupy przeciwników stają się coraz potężniejsze, jeżeli gramy na wysokim poziomie trudności. Jest to gra, gdzie można się bawić tą walką i eksploracją i można przyspieszyć to tempo. O prostocie Enshrouded mówię z perspektywy gracza, który gra solo. Z recenzji na Steamie, nawet tych... Ale w ogóle widać różnicę w jakości materiału, to znowu oni do tego nowego TV Gry. Patrzcie, ile to jest, i to, o czym mówiłem. Ostatnio oglądaliśmy TV Gry i tam był taki totalnie płaski materiał, bez żadnych przejść, bez żadnych dogrywek, nie było żadnych gagów w środku. A tu mamy chociażby, nadal to jest w miarę poważny materiał, każdy tam tłumaczy jakieś swoje zdanie, ale mamy te przebitki, które są w miarę memowe. Tu mamy tego Calvina, mamy jakiegoś zombiaka tańczącego do boomboxa i to sprawia, że te materiały są naprawdę dobre. A TV Gry straciło totalnie duszę przez to, że tam brak montażu i... Mówiłem, najlepiej jak masz połączenie dwóch tych rzeczy, że masz dużą charyzmę i zajebisty montaż. Tutaj nie jest to jakiś zabójczo charyzmatyczny materiał, ale jest dobry montaż i on ratuje cały materiał. A tam nie ma ani tego, ani tego. Tych pozytywnych. Przebija się wątek, że gra jest po prostu prosta i staje się jeszcze łatwiejsza, gdy gra się w większą liczbę osób, bo przeciwnicy nie stają się trudniejsi. Jeżeli łapiemy ich w trójkę, no to już w ogóle staje się po prostu takim dniem na działce. O, zrobimy sobie grilla, tu sobie pościnamy drzewo. Survival jest właśnie o tym, że możesz spotkać jakiegoś człowieka i ty nie wiesz, co on ci zrobi. Jest to napięcie pomiędzy wami i to dla mnie jest fun. A, jaki długi ten materiał, a my wracamy znowu do Nightingale i pomimo tych wszystkich zalet gatunku, tak nie mogę powiedzieć, aby Nightingale wersji 0.1 był godny polecenia. W żadnym momencie nie bawiłem się jakoś szczególnie dobrze, gra... Brak montażu sprawia, że nie chce się oglądać filmu? No tak. Szerokością Znaczy nie, inaczej. Powiedziałem, że jak masz brak montażu, ale masz charyzmatycznego prowadzącego, to rekompensuje ci ten brak montażu. Jeżeli masz mało charyzmatycznego prowadzącego i masz dobry montaż, to też się będzie dobrze oglądać materiał. A najlepiej jak masz to i to. Kontentu na start przykrywa aktualnie płytkość i powtarzalność wszystkich mechanik. Proceduralnie generowane światy są do siebie bardzo podobne, jak tylko najpierw damy się zadziwić nowej kombinacji efektów. Co szczególnie rozczarowujące, to fakt, że podstawa eksploracji sprowadza się do zaliczania pewnych aktywności w otwartym świecie, aby zdobywać kluczową esencję różnych... Kurwa, ty nie masz ani charyzmy, ani montażu, a ty masz dwóch starych, spierdalaj. Poziomów. Ostro. Otwarte światy Nightingale, niczym w starych grach Ubisoftu, oferują zaś ledwie kilka form aktywności. Najczęściej polegają na walce z różnymi stworami, ale są też ołtarze z prostymi zagadkami i wieże czy innego rodzaju konstrukcje, w których musimy dojść na sam dół i pokonać bossa. Oczywiście, jak widzicie, sama walka jest okropna, a AI przeciwników... Spierdol się, dziku. No i chuj. Chuj ci do dupy, kurwa. Nienawidzę was. Pozdro. Magiczne. Tym samym ta pętla craftingu eksploracji jest tutaj złamana na obu poziomach, bo tak naprawdę ani jedna, ani druga czynność nie przynosi wielkiej satysfakcji. Czy są jakieś korzyści z tej całej sytuacji? Oczywiście moja ciekawość została zaspokojona, a więc to tak wyglądają gry survivalowe w wersji 0.1. Być może to jest właśnie sedno problemu, to jest wersja bardzo wczesna. Być może powinienem wrócić dopiero przy wersji 0.5, a może nawet przy wersji 1.0. Ale czy w ten sposób nie wybaczamy survivalom w Early Accessie zbyt dużo? Miałeś początkowo wybraną inną grę do tego programu? Tak, miałem na początku Myth of Empires, ale poległem. Być może wczesny dostęp jest w tym przypadku zbyt wczesny. Kurwa, ta wczesny. Gra po bardzo prostu gry się nie udało odpalić. Jak się udało spoko, odpalać, to kanciak. Miałem takie lagi gigantyczne, że po prostu miało się to z celem, gra została zwrócona. Gra formalnie znajduje się w tam jakiejś wersji 0.1 i są wydawane kolejne podedycje tej wersji, więc oficjalnie jest to wczesny dostęp, natomiast nie mam takiego wrażenia, jakby ta gra była... Kurwa, ale to też jest zjebanie z tym Early Accessem rzeczywiście, bo jesteśmy nauczeni do tego, że dajemy kurwa grom, znaczy, że devowie dają grom Early Access i oni mówią, ale to kurwa wczesna wersja, chuj, że jest za pełną cenę, ale to jest wczesna wersja produktu, także on jeszcze będzie lepszy, stary, serio, zobaczysz. I bardzo często przez to kurwa powstają takie jebane buble, goście kurwa koszą cały hajs i pierdolą produkt później, rozwijają go se powoli, mają go totalnie wyjebane. Każdy o tej grze zapomina, ale hajs zainkasowali i kurwa Early Access essa, nie?
jakoś fundamentalnie niedokończona, czy coś w tym stylu, jakby czegoś w niej brakowało. I jeśli chodzi o zawartość, no to jest ona bardzo obszerna. Wczesny to jest tak samo jak z tymi preorderami. Wstęp Enshrouded wygląda trochę tak, jakby to była skończona gra, ale jednocześnie gra była placeholderem. Mam straszny dysonans, jeżeli chodzi o ten wczesny dostęp, bo mamy fabułę, mamy systemy, które już działają, to wszystko jest poprawne, ale i aspekt RPG akcji, i aspekt survivalowy... No ale chociaż z drugiej strony, no ale kurwa, to jest dobre i niedobre, nie? Bo to jest na zasadzie takiej, że kiedyś jak studio wypuściło chujową grę, no to kurwa splajtowali i tyle, no nie? Pierdolcie się, chujowa gra, do widzenia, prosta piłka. A teraz rzeczywiście jak jest dobry produkt w miarę, dobry zamysł tego produktu i dobrą robotę chłopaki robią, kurwa, pozdro, to no jak dorzucisz ten hajsik, to jest duża szansa na to, szczególnie jak to jest jakieś mniejsze studio, że no pójdzie to do przodu i zrobią zajebisty jeden produkt, możliwe, że drugi i wiesz, jakoś to będzie. Gorzej jak wychodzi jakiś wielki tytan i mówi, siema, early access, bo my jesteśmy małym studiem, co ma 400 z tych gości od samej grafiki. Daj tam nie hajs, no to już gorzej, nie? Nie jest wykorzystywany w pełni. Zawartości w tej chwili tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jakiej jakości ta zawartość jest, jest inną sprawą. Jeżeli się... Gra Quadruple A od Ubisoftu? Nie, no serio, tak akurat giganty to pierdolić w dupę z całej siły. O, właśnie, jest jeszcze jeden materiał, który swoją drogą możemy obejrzeć, bo podobno ten typ, co do Warcrafta był, powiedział, że teraz, gdy wydajesz grę na sam koniec, gracz powinien mieć możliwość stipowania twórcy gry za to, że mu się podobała, nie? Się nad tym zastanowić, to survival jest bardzo tanią rzeczą do zrobienia, która przy pomocy bardzo ograniczonych środków pozwala zbudować gameplay, który w jakimś sensie już jest wciągający. Wystarczy mapa, siekiera, zbieranie surowców, system budowania. Wydaje mi się, że społeczność survivalowa jest mimo wszystko dosyć specyficzna, jest bardzo zaangażowana. Ten etap wczesnego dostępu tworzy pomost pomiędzy twórcami gry i graczami. Jest to łatwe do zrobienia, bo możesz oprzeć się na gotowych rozwiązaniach. Mieliśmy nawet na kanale odcinek o tym, jak się generuje las. No ale to musi być trudne wygenerować taki cały las. Zrobione. No tak. Więc już połowa tytułu Sons of the Forest jest gotowa. Survivale w pewnych elementach bardzo często są dosyć podobne do siebie. Natomiast mi przynajmniej trudno jest przejść przez to, że niektórzy gracze mają już tysiące godzin w tej grze. Dlatego na przykład, jeżeli tylko pojawia się jakaś wieść, że wychodzi nowy survival, tam naprawdę gramy już na zupełnie nowych warunkach. I wydaje mi się, że to jest też znaczący powód, dlaczego nowe gry łapią się na taką wielką falę. Nie mogę dalej otrząsnąć się z tego dziwnego wrażenia, jakim cudem taka gra jak Nightingale zdobyła prawie 50 tysięcy osób grających jednocześnie, gdy znacznie lepsze gry nie są w stanie dobić nawet do 1/10 tego wyniku. Wszystko to z pomocą unikatowej koncepcji graficznej, a także poprzez przypięcie łatki survivalowej, łatki craftingowej gry w otwartym świecie. Ale jak pokazaliśmy w tym materiale, tak naprawdę ta łatka dzisiaj znaczy coraz mniej. Można ją przylepić do wielu gier, tak naprawdę liżących inne gatunki. Jest... Tak, trochę tak jest, nie? Że w dzisiejszych czasach ta ogólnie łatka jakiegokolwiek gatunku się trochę rozmywa, bo mamy główne aspekty danego gatunku wymieszane z innymi i to jest takie popierdolone, liżące się inne gatunki essa. Coś fascynującego w tym, że gry survivalowe operują w środowisku wielkiego zainteresowania gatunkiem, ale też wielkiej konkurencji i wielkich upadków. Jak zmienią się przedstawione w tym odcinku gry survivalowe? Oczywiście razem z ekipą to znowu oni sprawdzimy to za jakiś czas, może za kilka lat. Chłopaki znowu pracują na budowie. Czas coś wykrafcić. Raz, dwa, trzy. Jak wróciłem do Sons of the Forest do wersji 1.0, to odkryłem, że jedną z nowości są szopy praczek. Drzewa w miarę szybko odrastają w tej grze i można je znowu rąbać. Zupełnie się nie spodziewałem tego, że złoża minerałów też wyrastają z powrotem w ziemi. Ja wiedziałem, że Rust będzie trudnym wyzwaniem, ale nie wiedziałem, jak się kurwa nie spodziewałeś? No typika survival taki. Tak bardzo. To co, wchodzi 10 typa na serwer, kurwa, wypierdalają cały metal i chuj, już po sprawie, kurwa, nie ma. Dobra, to znowu oni poszło.